Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu, a dzisiaj będziemy sprawdzać fangame cupheadowy, którego głównym bohaterem będzie kot Felix. Jest to postać kreskówkowa stworzona ponad 100 lat temu, bo w 1919 roku i choć nigdy nie oglądałem kreskówek z jego udziałem, to za dzieciaka na Game Boyu Color grałem w grę z jego udziałem i do dziś mi brzęczy muzyczka. W każdym razie sprawdzimy fanowski projekt Kot Felix i Cudowne Klony, który mimo niedopracowań graficznych naprawdę zapowiada się dobrze i może się okazać lepszym crapheadem niż Enchanted Portals. Lecimy! Tak się prezentuje ekran tytułowy, naciśnij dowolny klawisz. O, i ten Felix już sobie poszedł z tego co widzę za kurtynę. New game, leaderboard nawet tu jest. Możemy sprawdzić jak nam poszło względem innych graczy. O, może się porównywać. Ale to może kiedy indziej. Zobaczmy, new game. Musimy wpisać imię, ja będę oczywiście Mangetsu. Albo nawet Kotgetsu. Albo Felix Getsu, nie no, Kotgetsu będzie git. Zobaczmy czy ten klon Cupheada faktycznie będzie miał do zaoferowania dużo. Bo ja mam jakieś tam swoje oczekiwania, mam wrażenie, że to może być naprawdę fajne. Lecimy, zobaczymy. Tak jak zazwyczaj, kot Felix cieszy się swoim niesamowitym dniem ze swoją małą torbą magiczną sztuczek. Ale wtedy nagle latający obiekt, jaki dziwny ryj ma, latający obiekt. Tak śnieży ekran, przez co mam trochę taki efekt. Chcę go porwać. O, i nawet jakieś teksty komiksowe są. UFO złapało Felixa i zabrało go do kosmosu. To trochę taki Enchanted Portal się zrobiło. I wtedy zły naukowiec Vega Yaza ujawnił się i przekazał swój zły cel, co ma na celu. Proszę, uwolnij mnie, tutaj w dymku jest. Nie, sklonuję cię i twoją magiczną torbę. I uczynię te klony moimi sługami. Ale to czemu nie może nas po prostu uczynić sługami? Czy też, żeby odblokować sekret magicznej torby, czy żeby poznać sekret magicznej torby, Vega Yaza patrzy wprost w umysł Felixa. Został zaszokowany tym, co zobaczył tam. Vega Yaza powiedział swoim robotom, armii robotów, żeby szybko sklonowali Felixa. Co zobaczył w umyśle tego Felixa, żeby jak najszybciej go sklonować i tak dalej. Felix obudził się i zobaczył zestaw klonujących maszyn z kopiami siebie i jego magicznej torby. Sklonowali mnie, muszę odzyskać siebie i torbę. Felix próbował walczyć ze złym naukowcem, ale jego magiczna torba nie była sprawna, no przez proces klonowania. Nie wiedział co mu się dzieje, nie możesz mnie z tym pokonać. Desperacko Felix wypuścił wszystkie swoje klony w nadziei na znalezienie rozwiązania, zmierzając na ziemię. O, i to jest taki wstęp. Powiem wam, że historia jest całkiem zaskakująca, nawet nie spodziewałem się tego. Wylądowaliśmy już na ziemi w rakiecie, niestety z tego co widzę. A dobra, mogę się ruszać na padzie faktycznie. Jestem inny ja, kim ty jesteś? Dlaczego wyglądasz jak ja? Gdzie ja jestem? Miau! Felix, tym razem ten Felix ma saksofon z tej torby zrobiony. A, nie pamiętasz niczego. Jestem Felix wersja pierwsza, jesteś moim klonem. Jestem muzycznym Felixem. Jak my uciekliśmy, miau. No chciał nas klonować i tak dalej. Chcemy znaleźć sposób, żeby się znowu tutaj scalić. Musimy znaleźć maszynę w tym celu. I będziemy musieli znaleźć chyba innych Felixów i pokonać tego doktora. Ćwiczmy nasze umiejętności. Ja mogę używać tarczy i możesz się chować w mojej torbie, kiedy tylko chcesz. A co ty możesz robić? Może strzelać bąbelki z instrumentu, miau. Okej, wypróbujmy to. I faktycznie już gramy. Kurczę, fajne to jest całkiem. Mimo, że grafika jest paintowa, to muszę przyznać, że naprawdę jest to całkiem fajny projekcik. Tutaj mogę skakać z tego, co widzę na B. Nie wiem, czy mogę zmienić sterowanie. Chyba nie. Ja na padzie jestem i widzę, że jest zupełnie inne. Jump na B mam. Tutaj, żeby zmieniać się na Felixa, chyba będę musiał przejść na klawiaturę, bo tak odpaliłem sobie na padzie w nadziei, że jednak to pójdzie. Klawa. I mogę się zamieniać na Felixa, wersja pierwsza. I na S mogę tarczę robić, chować się, jakie fajne są te animacje. Nie ma ataków, ale może używać tarczy, a drugi Felix, czyli tak wchodzę do torby, żeby się zmieniać, może używać normalnego ataku bąbelkowego. I tu mam kukły, które są, nie no, naprawdę bardzo fajne. Jestem pod wrażeniem. Znajdźmy następnego Felixa. I chyba on ma być w jakimś morzu Beltago. Okej, chodźmy, schowam się w twojej torbie, żebyśmy mogli podróżować szybciej. I to jest pierwszy poziom. Piraci Beltago. Jesteśmy na statku. Znalazłem lokację. Wygląda jak jakiś statek. O, i mamy pierwszego bossa! Czego tutaj szukasz na moim pirackim statku? Co ty tu robisz? Czy... O, pan Ducky, jakiś kaczkowy.
Szukam statku UFO, który tu wylądował. Daki, jestem kapitan Gali w sumie. Jestem mewą, nie kaczką. I ten statek jest mój. Ale wyglądasz jak kaczka. Dość gadania. To co twoje jest moje i tylko moje. I teraz będziemy walczyć, tak? To jest jak pirat dosłownie, a nie mogę za bardzo. O, muszę zamienić się na tego Feliksa i strzelać. Jak się atakowało? Ojojoj, na S? Czekajcie. O, niestety, umarłem. Sprawdziłem sobie na nagranie, no i od się strzela, zapomniałem tego sterowania. Dobra, to w jedynkę? Oj, muszę unikać, tak? To strzelamy w niego i teraz jedynkę i S. Żeby się schować za tarczą, niestety dalej oberwałem. On rzuca to, S. Czemu o? Chyba muszę na dłużej przytrzymać, ale już łapię, o co tu chodzi w tej walce. Strzelam i teraz pyk. I chowam się. I lepiej przytrzymać dłużej niż krócej. I teraz pyk. Super idzie. Nawet fajną ma metodę walki ta gra. Jestem pod wrażeniem. Felix. Oj, zdążyłem się złapać. Możliwe, że mam taki krótki czas nieśmiertelności pomiędzy zmianami, albo po prostu działa jeszcze tarcza zanim ją sobie nałożę, że nie muszę czekać na to, aż się animacja skończy. Dobra, chowam. Dawaj instrumentem, tym Felixem, ten rzuca kulę. Nie, dobra, wyszło. No niestety jest to dosyć boss statyczny, ale nie oberwałem i mam 3 życia wciąż, więc jest dobrze, jest bardzo dobrze. O nie, wydłużył teraz miecz! Jaką mordkę zrobił ten miecz. To muszę uważać na ten atak zwłaszcza. Teraz. Udało się uniknąć. Tylko uważajmy, żeby kula nas nie... U, teraz! Pióro zrobił, 2 pióra. 3 pióra, ja sobie chowam tarczę, trzymam tarczę. Tarcza jak Enchanted Portals, udało się go zniszczyć! Win! I jeśli chodzi o życie, to dostałem bonus za 2 życia, 200, czyli pewnie za 1 życie jest 100 bonusów, napiwek. Mój wynik to 870. Nigdy bym nie pomyślał, że kaczki potrafią się transformować. Musimy otworzyć teraz tę kapsułę, żebyśmy mogli kolejnego klona poznać. Teraz będzie miecz. Kim jesteś? Dlaczego obudziłeś mnie? I już jest taki groźny kto jest. Coś mu się nie spodobało ewidentnie. O, miecz! Jestem Felix, jesteś moim klonem. A, miałem niby w to uwierzyć, a on jest taki jakiś negatywnie nastawiony do nas. Ale to prawda, ale tak przy okazji, kto nauczył cię jak używać miecza? Mistrzyni Xena nauczyła mnie drogi czy ścieżki miecza. Szybko, znajdźmy następną tę kapsułę z klonem. A dlaczego miałbym to robić? On się tutaj buntuje, bunt klonów. Ponieważ jesteś częścią mnie, a musimy razem się ustalić. Okej, uwierzę ci, grrr. I on już jest w naszym teamie. Mamy widocznie następny poziom Horror Forest i teraz prawdopodobnie będziemy mogli się już w trzeciego chyba zamieniać. Mam nadzieję. Jesteśmy już blisko klona, czy lokacji tej kapsuły. Chyba, że teraz ten klon będzie z nami. A nie, faktycznie, możemy się w niego zmieniać. Tu jest z mieczem i na J atakujemy. I tak atakujemy. No nie jest to zbyt, można powiedzieć, jakieś efektowne. I można tym niszczyć obiekty oraz też wykonywać atak po prostu. Czyli teraz niszczę jakiś obiekt, w tym momencie przeszkodę. O, pająk jest. O nie! Jeśli chodzi o zombiaki, to i tak mogę oberwać. Lepiej, żebyśmy jakoś, wiecie, w drodze... już 2 razy oberwałem. Jakoś w drodze powrotnej to robili. Jakoś tak kajtowali. Nie, niestety się nie udało. Chyba i tak lepszy jest ten gościu instrumentalny. Jego lepiej chyba używać do niszczenia wrogów. Bo jak na odległość możemy bić, to jest to znacznie efektywniejsze. Bo nie oberwiemy przynajmniej, więc... Widzę tutaj same plusy. Do góry też mogę strzelać, jakby ktoś pytał. Nie próbowałem wcześniej. Nie mam niestety schyłu w tej grze. O nie! Teraz tarcza! O, udało się, tarcza. Strzelamy, tarcza. Dobra, tu już trzeba było jakieś wykminić taktiksy. Miecz musimy wziąć, żeby to rozwalić. I glutek mamy. Jakiś nam tu przyleciał. Szczerze, to ja bym powiedział, że ta gra wydaje się nawet lepsza niż ten Enchanted Portals. Mimo, że nie miała chyba aż tyle takiego budżetu, nie? A teraz mogę to zniszczyć? Mogę zniszczyć. Wow! Niestety oberwałem 2 razy. Nie! Jak to długo leci? Okej. Teraz chowajmy się i wywalmy go. I teraz chowajmy się. Muzyczka jest bardzo fajna. Nie? Mam ostatnie życie, więc muszę... Nie! Odgłos zabijania wciąż lepszy. Kotek. Ukocham ten dźwięk. Jest satysfakcjonujący. Pa! Zlikwidować. Muszę je zlikwidować, idąc za nim. Nie! Jedna uwaga do samego siebie. Dlaczego? Dlaczego do cholery ja nie używam skoków? Przecież to idzie 300 razy szybciej, żeby unikać tych rzeczy. Nie! Okej.
Mamy jednego. Przy okazji z bliska możemy fajnie szybko zlikwidować jakiegoś wroga. Z przejmowania. Ło! Dobra, mam 3 życia w tym momencie już nawet. To robimy to teraz bez otrzymania obra... Ojeju, czasami te zombiaki są bardzo żywotne. Instrument, co jak co na odległość, jest dosyć znerfiony. Miecz bije bardzo dużo na blisko, ale niestety tak się odsłaniamy wtedy. A oczko musimy chyba 3 razy trafić tym saksofonem. Też podoba mi się bardzo, jak się zmieniamy na... Wow, innego gościa, niestety oberwałem. I właśnie taki ślizg wykonujemy. Może zobaczycie to, patrzcie. Teraz znowu tego. Fajne to jest, satysfakcjonujące do zmieniania. Tu nas będzie biło, więc uważajmy. Jak to uniknąć? Tego, okej. Okay. Może z bliska faktycznie rozwalmy, to już możemy nawet skipnąć. Wow! Żebyśmy nie oberwali teraz. Exit, jest exit! Chodźmy do końca! Mamy! Udało się przejść! Było całkiem trudne, z 10 minut tu posiedziałem. Bo musiałem ogarnąć dokładnie mechanikę tego zmieniania sobie rzeczy. Co jest dalej? Gdzie jest kolejna kapsuła? Kolejna... lodówka z klonem. O, te zombiaki są straszne. Cieszę się, że tu jesteś, wojowniku Felix. No, nie jest to duża sprawa. Więc otwórzmy kolejną kapsułę z klonem. O, jest nasz przyjaciel na kulce teraz będzie. Cyrkowiec, tu jest nasz przyjaciel. Siema ziomki, ruszamy. Nie będziesz o nic pytał? Nie potrzebuję, wyglądacie jak ja. I ja wyglądam jak wy. Możemy już iść. Ten gość jest dziwny, okej. No ten nie pyta, nie dowala się. I mamy następny etap i faktycznie cyrk był dobrym spostrzeżeniem, ponieważ tutaj już jest o cyrku wspomniane, a ten gość ma kulę. Zobaczmy, jak możemy ją wykorzystać. Wygląda jak jakiś karnawał. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli jakieś magiczne sztuczki tutaj. Możesz zostawić sztuczki mnie, jestem dobry w trzymaniu równowagi. Spokojna głowa. Zobaczmy, jak dobrym klaunem jesteś. Teraz właśnie odblokowałem klauna, który ma ogień i... aha, odporność na ogień i... kolce, ale nie może atakować. Fajne, ciekawe. I to są te ogniki, jak od jakiegoś smoka czy coś w Cupheadzie. I ciekawe, czy jak będę spadał, to też będzie to działać. Ale nie może atakować. Tu na przykład jest jakiś misiu. Tu misia trzeba chyba zdjąć. O nie, oberwałem już. I na czwórce jest, czyli muszę dużo skakać. Oj, oj, ale zabawka. Czuję się jak w jakimś tej story. Bardzo przypomina mi to Run and Gunna, który też... oj, 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 ale oberwałem. Run and Gunna z tymi ogólnie cyrkowymi. Nie, małpa tu była. Małpa mnie z talerzami zabiła. Był taki cyrkowy Run and Gun w Cupheadzie. Inspiracja może tu poszła. W każdej grze musi być jakiś cyrkowiec. Cyrk jest straszny. Czemu ja tak obrywam? Mamy dużo już tych umiejętności, żeby się pobawić. I tu ostatnio zginę. Ta małpa też strzela małpami jakimiś. No czemu akurat równo? Tło się zepsuło. Ale brzydko. Brzydko, nie powinno tak być. Dobra. Udało mi się dojść już rekordowo. Kolejna jest małpa za małpą. Au, niestety oberwałem. Tutaj ciężko jest przeskoczyć. Tutaj lepiej chyba nawet zadawać obrażenia, bo przeskoczyć bez otrzymywania obrażeń w tamtym miejscu to jest graniczy chyba z cudem. Tu jest pajacyk. Okej. Okay. I teraz muszę chyba instrument wyciągnąć. Czekajcie. Oni piłkami tenisowymi strzelają w ogóle. Mogę też oczywiście wyciągnąć sobie gościa od tarcz. To były kolce! Widzę pewien problem. Moja postać nie wyrobiła chyba. Nie wiem, czy powinienem się tam móc dostać. Tu ostatnio gdzieś skończyliśmy. O, jest exit! Ostatnio przy końcówce umarłem nawet. Ale daleko dotarłem za jednym z pierwszych razów. Zobaczmy, co jest dalej, bo już mamy 4 klonów. Kolejny cyrk! To jest part drugi cyrku, nie! A może to będzie boss już? Jaka Mona Lisa tam jest? Dziwna. Z ufokiem. I krzyk też jest. I ognik. Dotarliśmy do końca. Te obrazy wyglądają strasznie. Cześć, ty mały kocie. Chcesz się zabawić? Albo zagrać? Kto to jest? Jaix. I z kim walczymy? Z klaunem! Jaki wielki! Myślałem, że z ogniem będziemy walczyć. Dobra, i teraz mam dużo w sumie możliwości. Są jakieś boksy do skakania po nich. Jak żabka troszkę przypomina to. Ten bosik. O nie, tutaj tarcze trzeba, tarcze trzeba. Jakieś suksy lecą, też mogę się przeciskać między niby. Ale dobra, czyli mamy mu zadawać obrażenia na blisko chyba. O nie, niestety też sporo obrywam. Trzeba naprawdę blisko niego stać. Oj, lepiej tarczy używać. Lepiej tarczy używać, bo dokładnie nie potrafimy się przycisnąć. Więc może faktycznie. Ojeju, jakieś inne ataki nagle odpalił. Ale ma gamę ataków też. Zaskoczył chłopak.
Tutaj zadaję mu obrażenia, mam nawet fajny zasięg mam tego miecza. Lepszy niż myślałem. Tym mu bijemy najwięcej zdecydowanie. Dobra, musi być tarcza. Osłaniamy się przed klaunem i miecz zakładamy. Mogę też niszczyć te bomby, zanim one do mnie trafią, na szczęście. Dobra, blisko. Może uda mi się wszystko poniszczyć. Nabijam punkty jak powalony na nim. Czyli muszę mu faktycznie zadawać te obrażenia odpowiednie. I co on teraz robi? Już pokonałem go! Nie! To jest ostatnia faza tego klauna! Muszę do góry strzelać. Jakie ogniki! Nie! Żyga tęczą! Żyga tęczą i w łapy mogę też bić. Czyli on może żygać tęczą, a łapy biją ogniami, tak? Z tego co widzę. O! Bije. Chyba nie mogę mieczem do góry bić, nie? Nie mogę niestety. Będę musiał pewnie też... Za niedługo... O nie! Zginę! A czyli jak jestem na środku, to on wali tą tęczą. Nie da się przed tym obronić. Ej! Zaskoczył chłop. Co teraz robi? A, to są znowu te. To jest ta faza. Nie wiem, czy mu bije. Oberwałem niestety, nie wiem czemu. I znowu to robi ten atak. Dobra, tutaj lepiej chyba... O, jeszcze ten, z pudeł wyskakują rzeczy. I co parę pudeł wyskakują. A, nie widziałem tego. I mamy podkreślone, które to jest pudło. Na które możemy skoczyć, na które nie możemy. Jakoś wykminić od boczku, żeby zadawać obrażenia. Nie ma tu na przykład niestety klawisza, który by odpowiadał za to, żeby stać w miejscu i strzelać, więc... Musimy mocno improwizować z tym, jak zadajemy obrażenia. Ej, to też mi na boki jeszcze się to rozciąga. Rozumiem. Może jeszcze obroną będziemy tutaj manewrowali. O, teraz obrona. Udało się. I do góry strzelamy, w rękę na... Oj, obrona. Możemy też prowadzić poskakiwa... O, jest! Łapa upadła. I teraz musimy przejść na drugą stronę, miarę szybko. Może na... W sumie jesteśmy odporni na ogień chyba, nie? Okej, dotarłem na drugą stronę. Nie wiem, czy to by działało szczerze, ale wolałem nie próbować. Walimy w drugą łapę. 1000 już punktów mamy, więc musieliśmy sporo mu zadać obrażeń. 2 życia mam jeszcze, więc powinno być git. Jakby w nas jakiś ogień, jakieś słoneczko ogniowe leciało, to sobie tarczę odpalimy. Tak to łapa pada. I jak teraz zadać mordzie obrażenia? No właśnie nie wiem, nie rozkminiłem tego, chyba że ze skoku? Tak, możemy w ten sposób. Już nie robi tych ogni, więc nie jest aż takim zagrożeniem, ale i tak nie możemy za blisko stać. O, tutaj będzie git. Tu będzie git. Nie ruszam się. Będę tylko ze skoku mu walił. Nie powinienem wpaść w te tęcze. Mona Lisa jak się jeszcze patrzy na mnie. Okej, udało się zabić tego bossa. Fajny był, fajnie zaprojektowany całkiem. Wiadomo, że to nie są jakieś wyżyny graficzne, a grafika w Cupheadzie robi wrażenie, ale i tak jest mega fajnie. Co dalej? Ten klaun był straszny, znowu powtarzasz się, tamten etap też był straszny. Coś nadchodzi, o to Vega Jaza, następny boss będzie? Od razu boss po bossie? Tak, boss po bossie! To już walczymy. Mamy wszystkie klony, myślę, że jeszcze piąty będzie. On w nas rakietami bije. Czyli boss za bossem tym razem jest, to jest ten Vega Jaza. Ojeju. Czyli może wyciągnąć rękę, będę musiał tarczę zrobić, taką. O, dalej rakiety. Ja wolę tutaj skakać, ojejku. Oberwałem niestety. I znowu będzie chyba wyciągał rękę. Mogę też się schować, ale lepiej... Oj, niestety umarłem. A to dopiero początek. Jak klaun miał parę faz, to ty też możesz mieć parę faz. O, będę raczej uważał, żeby wszystkiego unikać i tarczę. Nie będę się wahał tej tarczy użyć. Nie mam wykminionej tej ręki lewej od niego. Jego prawej w sumie. Tu. Muzyczka jakaś taka zaspokojna. O nie. No nie miałem czasu reakcji praktycznie. Słabe to było. Ja wiem, czy rakiety da się też niszczyć. Już 500 punktów nabiłem na nim. Jeszcze nie. Jest, dobra, następna faza. Co? Ło, sam łeb! Tego naukowca, kosmiczny. Laserami wali. Nie! Aż tak? Taki hitbox jest tutaj! Nie wiem jak z drugą fazą, ale ta pierwsza nie jest jakaś skomplikowana i jeśli chodzi o fazy, i jeśli chodzi o te ataki i ogólnie... Easy dosyć. No poza tą ręką randomową. A, po czym się nadziałem na rakietę. Nie da się zadawać, patrzcie. Nie da się zadawać tym mieczem. A obrywam. O, teraz. No nie było opcji, naprawdę. Nie było możliwości tego uniknąć. Żeby za każdym razem tak O, jest, następna faza. Ostentacyjnie walić tarczę zawsze. Zawsze i wszędzie. Okej. Jemy i zaraz zrobi laser. Tak, chyba że ma jakieś inne ataki jeszcze. Laser z ust zrobił! No nie nazwałbym tego fair atakiem. Nie nazwałbym. Chyba, że od razu walimy tarczę. O,
Teraz uniknąłem, bo od razu walnąłem. Ale mamy szansę coś więcej zrobić w następnej fazie. To robi? No, i uniknięte. To możemy tak grać. Też jest git. Dwa razy z rzędu! Nie wiedziałem, że ty tak możesz nawet. Trzy razy z rzędu! I znowu schowamy się. Dobra decyzja. Z trzema życiami w takim tempie to przejdziemy. Ja znowu. O, zdążyłem. Jakimś cudem zdążyłem. Ale to potrwa, niestety. Teraz chowamy się. Można. 800 zaraz będzie punktów. Dobra, następna faza na trzech życiach. To teraz już rozkminimy sobie bardziej ataki. Chyba, że już trzeba było strzelać. Znaczy się bronić. Ot! Mogę się tutaj tak schować. I bijemy, bijemy, bijemy. Nie wiem, czy nie mogę z miecza przypadkiem. Ale wolałbym nie testować chyba. Żeby nie potracić tych żyć. Dokończymy go. O, pium pium. Jest lekkie opóźnienie, jeśli chodzi o grafiki i dźwięki. To mi też podpowiada, że będę musiał uniknąć lasera. Oj, teraz z mordy pewnie będzie bił. Tak? Nie. Ale daję radę. A da się z bliska bić, czy nie? Nie da się niestety. Dobra. Spróbowałem te znajwa... O, laser! Słyszałem dźwięk, słyszałem dźwięk. To mi podpowiadało. Ale kosmi... Nie! Zdążyłem jeszcze! Na trzech życiach! Na trzech życiach to przejdźmy. No hit! Robimy. Normalnie. My nasłuchujemy też... O co on tak kaszlasz? Jest! Udało się go zabić! Wygraliśmy! Wygraliśmy. To teraz już jeśli chodzi o klony, sprawa będzie rozwiązana. Tak, w końcu go pokonaliśmy. To wszystko dzięki wam. Najbardziej się przydał ten gościu na kuli, nie? Może on był na laser? I na rękę? Bo też o tym nie pomyślałem jakoś. Cóż, to prawda, ale obiecuję, zawsze będę was pamiętał. Zawsze będziecie częścią mnie. Bez was nigdy nie byłbym w stanie pokonać Vega Jazy. Jak to się mówi, moc w liczebności? Przewaga liczebna, no o. Nie mogę się zgodzić bardziej. Chodź, połączmy się teraz. Będę tęsknił za wami, huhu. I to jest ostatni poziom, czy już jest koniec? Pojedynczo możemy robić dobre rzeczy, ale razem możemy dokonywać wielkich misji, wypełniać. I to jest koniec. Okej. I mamy jakieś kredyty, nic. Powiem wam, że to było fajne. To było fajne. Bardzo fajne mechaniki i pomysły. Mam wręcz wrażenie, że to jest taki mechanicznie lepszy Enchanted Portals, ale nieco graficznie. No wiadomo, że tym paintem tutaj zalatuje, czy jakimiś niedoskonałościami. Ale i tak super mi się grało. Z 5 poziomów to było, z czego 3 to były run and guny. Ale wszystko było tak pomysłowe i całkiem przyjemne do przechodzenia, no że czuję się zaskoczony. Jeśli chodzi o leaderboard, to mam tutaj też jakieś... Nie, nawet się nie dostałem, jestem za słaby. Tu ktoś cheatował. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i pa pa!